Brutalnie zabili dwie sarny, teraz poniosą odpowiedzialność. Największe targi inwestycyjne z udziałem Krosna Odrzańskiego. W serwisie rozpędzimy się też prosto w stronę słońca. Jest piątek, 20 marca. Jutro słońce wschodzi o godzinie 5:59, a zachodzi o 18:14. Dzień trwać więc będzie 12 godzin i 15 minut i będzie dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 34 minuty. Imieniny obchodzą Klemens i Klaudia, w sobotę Benedykt i Marzanna, natomiast w niedzielę Paweł i Bogusław. Dokładnie w tym miejscu, 1,5 tygodnia temu, doszło do zdarzenia, które nie sposób opisać inaczej jak makabryczne. Nieopodal miejscowości Budachów trzech kłusowników uśmierciło dwie sarny. Okrucieństwo oraz sposób, w jaki to zrobili, wprawił w osłupienie nawet strażników leśnych. Pierwszy raz się zdarzyło, żeby w ten sposób, w takiej charakterystyce dochodziło do przestępstwa. No, przestępcy tutaj zdjęli siatkę z ogrodzenia, po to, żeby mogli później ją napinać w momencie, kiedy zwierzyna wracała z pola. Na pole samo zostały wpuszczone dwa psy, mieszańce, bardzo dobre z sobą współpracujące. Zresztą to było widać z efektów tego ich, w cudzysłowie, polowania. Gdy sarny zostały zagonione pod ogrodzenie, kłusownicy zaczęli brutalnie je okładać przy użyciu kołków, a następnie uśmiercili zwierzęta. Ze względu na drastyczny charakter nagrań publikujemy jedynie ich fragment. Sprawcy byli bardzo dobrze przygotowani. Można przypuszczać, że już od dłuższego czasu obserwowali to miejsce. Choć jest ono zlokalizowane zaledwie kilkaset metrów od zabudowań gospodarczych, ze względu na spore zalesienie byli praktycznie niewidoczni dla osób postronnych. Dodatkowo sprawcy musieli doskonale znać zwyczaje zwierząt dziko żyjących. Sarny zostały nagonione na to miejsce, gdzie wychodzą, bo taka specyfika jest zresztą zwierząt dziko żyjących, że wchodzą w miejsca, w które i wracają, z którego wyszły. Także dlatego sarny w ten sposób postępując, oni wiedząc o tym, że zwierzęta tak się zachowują, wykorzystali to. Dzięki zapisowi z kamery umiejscowionej na jednym z drzew jeszcze tego samego dnia udało się zidentyfikować sprawców, a następnie dzięki współpracy z policją zatrzymać ich. Zaraz doszło do zawiadomienia. Na drugi dzień wspólnie z policją zostało przeszukanie. Znalezione było 14,5 kg mięsa, które jest dowodem w sprawie. Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość kłusowników. To 46-letni mężczyzna i dwaj nieletni w wieku 14 i 16 lat. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności, zaś nieletnimi zajął się Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim. Dodatkowo nadleśnictwo nałożyło na sprawców grzywnę w wysokości 2000 zł za każdą z zabitych saren. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do tematu ofensywy promocyjnej prowadzonej w ramach projektu gospodarczego. Przypomnijmy, na początku marca samorządowcy i przedsiębiorcy z Krosna Odrzańskiego, Gubina, Skwierzyny oraz Kargowej uczestniczyli w międzynarodowych targach w Lyonie poświęconych przemysłowi drzewnemu. Następnym, równie ważnym przystankiem były targi w Cannes, będące największym wydarzeniem w Europie poświęconym rynkowi nieruchomości. Dla gminy to wydarzenie bez precedensu, bowiem w targach każdego roku biorą udział potęgi gospodarcze z całego kontynentu. Dzięki pieniądzom, jakie udało się pozyskać na promocję gospodarczą z lubuskiego regionalnego programu operacyjnego, takie miasta jak Krosno, Kargowa, Skwierzyna i Gubin, miały okazję pierwszy raz w historii zaprezentować się na tak prestiżowych targach wśród takich miast jak Poznań, Warszawa, Wrocław, Gdańsk czy Monachium, Dortmund, Kolonia, Paryż i Stambuł. Targi w Cannes pozwoliły nie tylko zaprezentować krośnieńskie tereny inwestycyjne, ale także promować nasz region oraz odbyć wiele spotkań z potencjalnymi inwestorami.
to także doskonała okazja na zdobycie licznych kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą również na szczeblu międzynarodowym. Mieliśmy swoje stoisko ponad 20-metrowe, gdzie każdy z uczestników targów mógł podejść, porozmawiać, zasięgnąć informacji i zabrać ze sobą katalog z informacjami na temat naszych terenów inwestycyjnych. Dodam, że przez targi przewinęło się blisko 20 tysięcy uczestników, z czego wśród nich było około 4 tysięcy inwestorów. Odbyliśmy wiele spotkań, uczestniczyliśmy w spotkaniach z inwestorami, z potencjalnymi podmiotami, które byłyby zainteresowane inwestycjami w Polsce, w tym w zachodniej Polsce, w województwie lubuskim. Krosno Odrzańskie zaprezentowało grunty inwestycyjne przy ulicy Gubińskiej oraz Newtona i Edisona, znajdujące się w tak zwanej strefie przemysłowej. Oczywiście sam udział w targach nie gwarantuje, że w naszym regionie z dnia na dzień pojawią się nowi inwestorzy. Jednak, jak podkreśla Grzegorz Garczyński, możliwość promowania się podczas tak ogromnego wydarzenia to bardzo dobry prognostyk na przyszłość. W naszym projekcie zapisane były wyjazdy na targi zagraniczne, jak również konferencje i targi inwestycyjne w Polsce. Wkrótce Toruń, za kilkanaście dni Chorzów, później Warszawa i w tych miejscach będziemy nadal promować nasze tereny inwestycyjne, rozdawać foldery i prowadzić rozmowy z przedstawicielami biznesu. A w 25. Międzynarodowych Targach Nieruchomości w Cannes wzięło udział niemal 20 tysięcy uczestników z ponad 80 krajów, w tym około 4 tysięcy inwestorów oraz 300 przedstawicieli miast. Co ciekawe, Krosno Odrzańskie było jednym z najmniejszych miast, które miało swoje stoisko w Cannes. Było to możliwe dzięki środkom pozyskanym w ramach lubuskiego programu operacyjnego. Przypominamy, że projekt Wspólna Promocja Gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny został dofinansowany kwotą 1 700 000 zł. Tym wydarzeniem żyły dziś media w całej Europie. W godzinach przedpołudniowych mogliśmy bowiem zaobserwować niezwykle rzadkie zjawisko, jakim jest zaćmienie słońca. Ten astronomiczny spektakl rozpoczął się o godzinie 9:39 i trwał do 12:12. W tym czasie Księżyc znalazł się pomiędzy Słońcem a Ziemią, przysłaniając światło słoneczne dochodzące do naszej planety. Co prawda w Europie zaćmienie było widoczne częściowo, ale i tak robiło ogromne wrażenie. Oto co mogli dziś zobaczyć mieszkańcy Krosna Odrzańskiego. Najbliższe częściowe zaćmienie słońca widoczne z terenów Polski nastąpi dopiero w 2021 roku, dlatego ci, którzy zdecydowali się dziś podziwiać to zjawisko, mogą mieć powody do satysfakcji. Wraca obowiązkowa służba wojskowa. A przynajmniej tak sugerują medialne doniesienia z ostatnich dni. Choć została ona zniesiona w 2008 roku, co jakiś czas pojawiają się informacje o możliwym przywróceniu tzw. Zetki. Wszystko za sprawą rozporządzenia podpisanego przez premier Ewę Kopacz, a następnie 9 marca ogłoszonego w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z rozporządzeniem, obowiązkowymi ćwiczeniami wojskowymi objęci będą zarówno żołnierze przeniesieni do rezerwy, jak i osoby w rezerwie, które nie mają za sobą czynnej służby. W związku z tym szybko pojawiły się informacje o powrocie obowiązkowej służby. Szczególnie zawrzało na portalach społecznościowych. Tych, którym do wojska nie po drodze, uspokajamy. Ministerstwo Obrony Narodowej stanowczo zaprzecza, że zamierza przywrócić powszechny pobór, a przywoływany często w ostatnim czasie przykład Litwy, resort wyjaśnia małą liczbą zawodowych żołnierzy służących w tamtejszej armii. Brak przywrócenia obowiązkowej służby nie oznacza jednak zawieszenia kwalifikacji wojskowej.
W ostatnich tygodniach komisja lekarska działała także w Krośnie Odrzańskim. W okresie, kiedy została zniesiona zasadnicza służba wojskowa, młodzi ludzie podlegają tzw. kwalifikacji wojskowej. Co ona ma na celu? Określenie stanu zdrowia i przydatności danego młodego człowieka do spełnienia roli obrońcy ojczyzny. I właśnie młodzi ludzie tutaj zostają poddani badaniom lekarskim, które określają ich przydatność do służby wojskowej. Jednocześnie przedstawiciele WKU zadają pytania związane z tym, czy dany młody człowiek chciałby się poświęcić służbie wojskowej, służbie w policji lub straży pożarnej. Co ciekawe, od czasu uzawodowienia polskiej armii wzrosła liczba osób, które decydują się podjąć służbę w wojsku. Tak, zdecydowanie większa ilość, z tym, że mniejsza ilość dotyczy szkół wojskowych typu szkoły oficerskie, szkoły podoficerskie, natomiast zdecydowanie wzrosła ilość chętnych do pełnienia zawodowej służby wojskowej w stopniu szeregowego, starszego szeregowego, ewentualnie podoficera młodszego. A do kolejnych informacji związanych z nowym rozporządzeniem będziemy jeszcze wracać. Zbierać można różne rzeczy, znaczki pocztowe, widokówki czy na przykład monety. Uczniowie Krośnieńskiego Gimnazjum postanowili jednak zbierać zużyte baterie. Do zadania podeszli poważnie i od września ubiegłego roku zebrali ich ponad 500 kg. W jakim celu? Proekologicznym. Wszystko w ramach trzeciej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Zbieraj baterie. Wysiłek gimnazjalistów oraz nauczycieli został nagrodzony. Placówka uplasowała się na drugim miejscu w Polsce. Jesteśmy ogromnie dumni, bo zajęliśmy drugie miejsce w Polsce. Zebraliśmy niebagatelną liczbę kilogramów, a mianowicie przekraczającą ponad 500 kg liczby baterii, zużytych baterii. Dostaliśmy nagrody, cieszymy się ogromnie. Na terenie gimnazjum akcję koordynowała Mariola Zelek, która podkreśla, że podobne działania prowadzone są od wielu lat i skupiają się nie tylko na zbiórce zużytych baterii. Zbieramy nie tylko baterie, zbieramy kartridże, tonery, wspomagają nas bardzo rodzice. Zbieramy również stare telefony komórkowe i to jest taki konkurs w szkole, który nazywa się Żyj ekologicznie, nie wyrzucaj. Uczniowie otrzymują punkty i między innymi wśród tych wszystkich, jeśli mogę nazwać, elektrośmieci, nazbieraliśmy właśnie tyle baterii. Działania proekologiczne, choć z reguły wiążą się z różnego rodzaju konkursami i kampaniami edukacyjnymi, są dla uczniów Krośnieńskiego Gimnazjum chlebem powszednim, a to przynosi efekty. Myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia, po prostu już pewnych nawyków, ponieważ staramy się w szkole kształtować wśród uczniów postawy ekologiczne i myślę, że nam się to udało z racji tego, że kiedy zaczyna się nowy rok szkolny, uczniowie pytają, czy w tym roku też zbieramy. Łącznie z tym, że któregoś roku braliśmy udział w konkursie Drugie życie elektrośmieci, zbieraliśmy jeszcze dodatkowo rzeczy bardziej gabarytowo, większe gabarytowo, więc nawet pytają, czy zbieramy telewizory i tak dalej. Na telewizory póki co brakuje miejsca, ale postawa uczniów i tak zasługuje na ogromne uznanie. Tym bardziej, że do wspólnych działań zachęcają także inne osoby, w tym członków rodziny. O postawie proekologicznej promowanej w placówce nie trzeba zresztą specjalnie przekonywać, gdyż jej przejawy widoczne są już po przekroczeniu progu budynku. Na korytarzach naszej szkoły od kilku lat stoją kubły na śmieci, gdzie młodzież segreguje i naprawdę segreguje śmieci. One nie stoją dla ozdoby. Uczniowie wyrzucając śmieci, wrzucają je do odpowiednich pojemników. Na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy to już kolejna nagroda dla Krośnieńskiego Gimnazjum za udział w kampaniach edukacyjnych i społecznych. W lutym placówkę doceniono za udział w kampanii promującej Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Na pierwszy rzut oka to zwyczajny autobus. Dlaczego jednak wzbudził tak duże zainteresowanie krośnian? Przede wszystkim ze względu na to, co posiada w swoim wnętrzu, a mianowicie mini laboratorium pełniące zarazem funkcję ogólnodostępnej wystawy przedstawiającej nowoczesne rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej. Tutaj jest bardzo ważna makieta dla szkół. Opowiadamy, jak można zmniejszyć koszty na ogrzewanie szkoły właśnie przez zastosowanie takiego nowoczesnego systemu. Opowiadamy, jak to działa, ile to może kosztować, gdzie to się stosuje, pomału, gdzie to jest właśnie wprowadzane. To tylko jedno z wielu rozwiązań prezentowanych w autobusie energetycznym, który przemierza całą Polskę jako mobilne centrum informacyjno-edukacyjne.
Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zmian klimatu, ich przyczyn oraz działań, jakie można podjąć, aby im zapobiegać. Eksperci chcą także zachęcić odbiorców do podejmowania kroków na rzecz ochrony środowiska poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Obecnie trasa autobusu obejmuje województwo lubuskie. Na mapie przystanków nie mogło zabraknąć także Krosna Odrzańskiego. Zadaniem kampanii jest bowiem docieranie z programem edukacyjnym bezpośrednio do mieszkańców gmin. Pokazujemy właśnie na przykładach, jakie różnice są w zużyciu energii zwykłej żarówek, a na przykład właśnie jakichś tam świetlówek kompaktowych czy LED-owych, oświetlenia LED-owego. Pokazujemy stosowanie takich prostych urządzeń typu perlator, jak działają kolektory słoneczne, opowiadamy trochę o farmach wiatrowych, o ogniwach fotowoltaicznych. Informacje przekazywane w ramach kampanii mogą być przydatne m.in. dla samorządów, a część z rozwiązań prezentowanych w autobusie już znalazła zastosowanie w wielu gminach. Należy do nich m.in. nowoczesne oświetlenie LED-owe. Adresatami kampanii są także, a może przede wszystkim, uczniowie, bowiem uświadamianie działań służących ochronie środowiska powinno się odbywać już od najmłodszych lat. Same nauczyciele też nam podpowiadają, że już właśnie w szkołach zaczynają takie kampanie, już to jest jakby promowane, pokazywane, że można tę energię oszczędzać, że warto ją tę energię oszczędzać, gdyż no jak wiadomo, te źródła takie konwencjonalne się kiedyś skończą i będziemy musieli inwestować w takie systemy tych energii odnawialnej. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na terenie 200 gmin. Eksperci jeżdżący autobusem tworzą grupę doradczą, która oferuje nieodpłatną, niezależną i najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną. Więcej informacji na temat kampanii oraz trasy można znaleźć na stronie www.autobusenergetyczny.pl oraz na facebookowym profilu. Piątek 13 nie zraził uczestników rejonowego etapu ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. 60. edycja zobowiązuje. W Krośnie Odrzańskim 10 uczestników konkurowało ze sobą w trzech kategoriach: recytacja, wywiedzione ze słowa oraz poezja śpiewana. Ich poczynania oceniało jury w składzie: Ida Ochocka, Łukasz Gnioch oraz Paulina Downar. Z roku na rok jest poziom coraz większy, a obserwujemy to dlatego, że uczestnicy tak naprawdę do nas wracają. I jury z roku na rok oczywiście mówi też, jakie błędy popełniają, co mają poprawić, tak aby w przyszłym kolejnych latach zachwycić. I faktycznie oni się słuchają, ćwiczą i tą pracę widać, więc w tym roku poziom był naprawdę bardzo wysoki. Oczywiście były osoby, które się na tym wysokim poziomie jeszcze bardziej wyróżniały i te osoby pojadą teraz do Gubina. Repertuar był w tym roku bardzo zróżnicowany. Królował Schmidt i Broniewski, ale nie zabrakło także miejsca dla Woody'ego Allena. Komisja nie miała zatem łatwego zadania. Ostatecznie zdecydowała, że w eliminacjach powiatowych wezmą udział Bernardyna Osińska, Weronika Łatka, Kamila Maryniaczyk, Bartosz Wojnarowski oraz Weronika Tomaszyk. Tegoroczna edycja konkursu udowodniła, że w Krośnie Odrzańskim tworzy się małe zagłębie recytatorskie, które z powodzeniem może startować w konkursach o najwyższej randze. W tym roku zachwycił jury oczywiście Bartek Wojnarowski, który odrealnił swój tekst i można powiedzieć tekst filozoficzny zmienił w konwencję fajnego wyjścia ze znajomymi do McDonalda, więc to było bardzo fajne, to było oczywiście wywiedzione ze słowa. Natomiast z recytacji pani Bernardyna Osińska ze Starego Raduszca również zachwyciła swoją osobą. Powiedziała bardzo ujmujący, przejmujący tekst, bardzo się w niego wczuła i tak naprawdę do dziś brzmią mi uszy, czy to prozy, czy to jej wiersze. Nasze prawo to biała komiska, pieśń łabędzia poznana uściska, pod firanem wzniesionym batystem. Nasze prawo, krew pełna ekstazy pięknych dziewcząt i mężczyzn bez skazy, i kość cienka, i źrenice czyste. To ja poproszę cheeseburgera, kole i frytki. Podczas niedawnej podróży do Heidelbergu, gdzie chciałem uzyskać parę rzadkich XIX-wiecznych blizn pojedynkowych, przypadkiem natrafiłem na taki właśnie skarb. Któż by pomyślał, że istnieje księga dietetyczna Fryderyka Nietzschego.
Dodatkową atrakcją wydarzenia był występ Jana Frensia, który przedstawił autorski monodram zatytułowany Alt Control. Ta lekka i zabawna forma spektaklu spodobała się widzom i pozwoliła na uspokojenie emocji przed ogłoszeniem wyników. Wszyscy laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, jednak z pewnością najważniejszą z nich jest możliwość udziału w kolejnym etapie konkursu, a ten odbędzie się już 26 marca w Gubińskim Domu Kultury. W serwisie wracamy do sukcesów odnoszonych przez krośnieńskich uczniów. Tym razem przenosimy się jednak do szkoły podstawowej nr 1, która ponownie może się poszczycić świetnymi wynikami w konkursach wojewódzkich oraz ogólnopolskich. Z tej okazji w czwartek odbył się uroczysty apel, podczas którego podsumowano ostatnie sukcesy oraz nagrodzono poszczególnych uczniów. Wśród nich są osoby, które zajęły bardzo wysokie miejsca w konkursach takich jak Alfik Humanistyczny czy Ortograf. Jestem niezwykle dumna, mam ogromną satysfakcję z tego, że dzieci osiągnęły bardzo dobre wyniki. Naprawdę możemy się tu pochwalić, bo wyróżnienia drugie miejsca, pierwsze w województwie, w Polsce, to są naprawdę już wyniki chlubne dla naszej szkoły. Przede wszystkim jest to dzięki temu, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w konkursach i też się bardzo rzetelnie przygotowują. Zajęcia pozalekcyjne przyniosły efekty, choć pracy było sporo. Ja chodziłam na dodatkowe zajęcia z naszą panią od polskiego. Ile to trwało? Tak z miesiąc? Może niecały? Jak podkreślają sami uczniowie, warto jednak spędzić kilka godzin więcej na dodatkowej nauce. Sami zachęcają także innych uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach, w zależności od zainteresowań. Warto, ponieważ możemy się dużo rzeczy dowiedzieć, dodatkowych. I są też fajne nagrody. Nagrody są bez wątpienia jednym z najmilszych momentów wszelkich konkursów. Jednak korzyści mogą być znacznie większe i zaprocentować w przyszłości, także na kolejnych stopniach edukacji. Wiem również o tym po rozmowach z nauczycielami, choćby z naszego gimnazjum, bo biorąc udział aktywny w szkole podstawowej, to samo później przekłada się właśnie w gimnazjum i też osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce. No więc właśnie wiemy, że to jest na pewno bardzo, bardzo pożyteczny etap w ich życiu. W tym miejscu nie sposób również nie docenić roli samych nauczycieli. Ja jestem bardzo dumna ze swoich uczniów, bardzo dumna ze swoich nauczycieli, którzy wkładają w pracę z uczniami całe serce, całą duszę. I to wyraźnie widać, bo uzyskujemy bardzo wysokie wyniki. Tego dnia uroczysty apel poprzedzony był konkursem recytatorskim, w którym wzięli udział uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych, klas 1-3 oraz 4-6. Relacje z tego wydarzenia przedstawimy w kolejnym wydaniu serwisu. W Krośnie Odrzańskim i Dąbiu rusza akcja pod nazwą Pomóż Stanisławowi i innym, zostań potencjalnym dawcą szpiku i komórek macierzystych. Akcja rozpocznie się 22 marca w Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek oraz w Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu o godzinie 10. Przychodząc możemy uratować życie nie tylko Stanisławowi, ale i innym chorym na całym świecie. Organizatorzy apelują, aby wyciągnąć do nich pomocną dłoń i podarować im szansę na drugie życie. Przedsięwzięcie organizuje Fundacja DKMS Wspólnie Przeciw Białaczce przy współudziale gminy Krosno Odrzańskie i gminy Dąbie oraz Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek. Honorowy patronat nad akcją objęli Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego oraz Krystyna Bryszewska, wójt gminy Dąbie. Stanisław jest mieszkańcem Dąbia. W chwilach wolnych od pracy ratuje życie jako strażak Ochotniczej Straży Pożarnej. Teraz sam potrzebuje pomocy, bowiem zdiagnozowano u niego ostrą białaczkę limfatyczną. Jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczep szpiku. Rejestracja potencjalnych dawców potrwa od godziny 10 do 16. W razie problemów z dojazdem na akcję w Dąbiu chętne osoby proszone są o kontakt z urzędem gminy pod wskazanym numerem telefonu. Należy także pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu zawierającego numer PESEL. Thank you.
Blisko 200 zawodników, 160 spotkań, mnóstwo pięknych bramek oraz równie efektownych parad bramkarzy. Za nami zmagania w Meblosty Lidze Halowej w sezonie 2014-2015. Zawody już od wielu lat mają zarezerwowane stałe miejsce w kalendarzu imprez sportowych. Trybuny rzeczywiście się zapełniają, ponadto jest grupa młodych zawodników. Myślę, że większość zawodników, którzy grają gdzieś w klasach okręgowych bądź w AB klasach, traktuje to jako pewną formę przygotowania do sezonu tego zasadniczego, dlatego też rozgrywki właśnie trwają w takim okresie, kiedy nie ma rozgrywek ligowych, czyli od listopada do marca. W tym roku już na 3 kolejki przed zakończeniem rozgrywek pierwsze miejsce zapewnili sobie obrońcy tytułu, czyli zawodnicy drużyny Tomato. I choć przegrali w rundzie finałowej, ich ostateczne zwycięstwo w całym turnieju nie było zaskoczeniem. Wydaje mi się, że w zasadzie z roku na rok ta liga jest coraz lepsza, chociaż w tym roku była w zasadzie wyrównana. Natomiast czy był lepszy, gorszy poziom, nie mnie ocenia. W każdym razie fajnie, że wszyscy mogliśmy się bawić, w tym uczestniczyć i myślę, że to jest najważniejsze, że możemy się spotkać, pograć sobie swobodnie piłkę w zasadzie z pasją, z jakąś radością i to jest myślę dla nas najważniejsze. Dodatkowo drużyna Tomato zdobyła w całych rozgrywkach najwięcej bramek, 77. Ogółem aktywność strzelecka podczas zawodów stała na wysokim poziomie. W 120 spotkaniach zanotowano 628 goli, co daje średnią wynoszącą ponad 5 bramek na mecz. Nie zabrakło także wielu innych, wartych wspomnienia akcentów. No przede wszystkim na pewno najwięcej emocji wzbudzały mecze drużyny, która na początku była czerwoną latarnią ligi AC Bielów Widok, a później zyskiwała coraz większą sympatię kibiców z uwagi na przede wszystkim waleczność, no i na to, że udawało im się czasami wygrywać. No emocje, które towarzyszyły bramkom strzelanym przez tą drużynę, no były imponujące i słychać je było naprawdę nawet poza halą, także to taki jaśniejszy punkt w tegorocznych rozgrywkach. Tradycyjnie w ramach podsumowania rozgrywek przyznano także nagrody indywidualne. I tak najlepszym strzelcem został Adam Samosionek, najlepszym bramkarzem Kamil Duchnowski. Tytuł MVP turnieju otrzymał Karol Pędzioch, zaś drużyną Fair Play została drużyna Urzędu Miasta. Wyniki spotkań rozgrywanych podczas tegorocznej edycji turnieju ponownie można było typować. Nie zabrakło także szczegółowych relacji prowadzonych na facebookowym profilu. Myślę, że to, że troszeczkę udoskonaliliśmy formę przekazu, czyli tabele, wyniki są bezpośrednio po kolejkach. Ponadto od zeszłego roku relacje live, jak również Liga Typera. No to wszystko jest uatrakcyjnia przekaz. Przyciąga także kibiców, no i powoduje to, że coraz więcej ludzi żyje tym. No, w Lidze Typerów jest już stała duża grupa. No, w tym roku w Lidze Typerów wygrał Joachim Lewandowski. A szczegółowe podsumowanie tegorocznych rozgrywek Meblosty Ligi Halowej można znaleźć na stronie www.osirkrosno.pl. Dodatkowo po głównym wydaniu serwisu oraz na krosno24.tv pokażemy obszerną relację z uroczystego wręczenia nagród. Na ten moment kibice czekali od kilku miesięcy. Czas wyjść z zimowego letargu, bowiem w najbliższy weekend ruszają wiosenne rozgrywki klasy okręgowej. Pierwsza kolejka zapowiada się niezwykle interesująco. Mistrz Jesieni, Krośnieńska Tęcza, podejmie na własnym boisku Błękitnych z Olbrachtowa. Pikanterii temu spotkaniu dodaje fakt, że sobotni rywal na inaugurację rundy jesiennej pokonał Tęczę 3-2, choć podopieczni Macieja Kulikowskiego prowadzili już 2 bramkami. Trener krośnieńskich piłkarzy nie traktuje jednak tego meczu w kategoriach rewanżu, choć zwycięstwo stawia za główny cel. W zasadzie już o tym zapomnieliśmy tak naprawdę, chociaż no nie ukrywamy, że zespół z Olbrachtowa pokazał, że też potrafi grać w piłkę, potrafi strzelać, potrafi wygrywać, więc jak najbardziej gdzieś tutaj jakiś szacunek i respekt jest do przeciwnika. Natomiast nie, u siebie chcielibyśmy, tak jak to miało miejsce w poprzedniej rundzie, wygrywać. Po rundzie wiosennej Błękitni plasują się na 6 pozycji, nie należy ich zatem lekceważyć. Podstawową kwestią dotyczącą Tęczy po okresie przygotowawczym jest dyspozycja zawodników. Solidnie przepracowali oni okres przygotowawczy, jednak wciąż obecne są drobne problemy fizyczne. Dodatkowo w ubiegłym tygodniu krośnianie rozegrali ciężkie spotkanie pucharowe z Santosem. Zwycięstwo 3-0 z tak wymagającym przeciwnikiem daje jednak powody do optymizmu przed inauguracją wiosennych rozgrywek. My podeszliśmy do tego bardzo poważnie, myślę, że Santos również.
Zresztą było widać po emocjach niektórych zawodników z drużyny przeciwnej. My zrobiliśmy swoją fajną, że tak się wyrażę, robotę i jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, więc przed ligą, tak jak wspomniałem, no to dla nas jest niesamowity, fajny impuls, bo naprawdę zagrali wszyscy na bardzo równym, dobrym poziomie i to się potwierdziło w wyniku. A o wyniku tym zadecydowały m.in. bramki takie jak ta. Dzięki temu zwycięstwu Tęcza awansowała do ćwierćfinału Pucharu Polski. W sobotę swój mecz rozegra także Tramp Karp Osiecznica, który podejmie na własnym boisku ekipę Kariny Gubin. Piłkarze Ośki po rundzie jesiennej zajmują 10. lokatę, a ich rywal 3. Jesienią Tramp uległ Karinie aż 0-4, więc z pewnością będzie żądny rewanżu. Początek spotkania w sobotę o godzinie 14. A po głównym wydaniu serwisu oraz na Krosno 24TV wyemitujemy pełny zapis rozmowy z Maciejem Kulikowskim, trenerem krośnieńskiej Tęczy. To było prawdziwe święto wszystkich miłośników szachów i brydża. Za nami drugi festiwal gier umysłowych, który ponownie zawitał do Krosna Odrzańskiego. Wydarzenie ma już sporą renomę, o czym może świadczyć m.in. frekwencja. W niedzielę 15 marca hala sportowo-widowiskowa była wypełniona po brzegi. Ten turniej pokazał, jak bardzo duże zainteresowanie jest szachami i brydżem. Wydawałoby się, że są to dyscypliny niszowe, które uprawia kilkanaście osób. Tymczasem mamy tutaj ponad 200 osób. To naprawdę dla nas jako organizatorów jest także to liczba, która przekraczała nasze oczekiwania. Frekwencja była jeszcze wyższa niż w roku ubiegłym. Ponownie jednak nie zabrakło miłośników gier umysłowych zarówno z całego województwa lubuskiego, jak i z Wielkopolski. Jeżdżę na wiele turniejów szachowych, stąd mam możliwość porównania. Tutaj jest bardzo fajnie, jest wszystko zorganizowane, sprawnie, dbałość organizatorów, o zawodników jest widoczna na każdym kroku. Po pierwsze, udało się zebrać ponad 100 uczestników, także chwała tu organizatorom. Z drugiej strony bardzo fajnie, bo zarówno są i młodsi, i starsi, i seniorzy. Dla popularyzacji szachów uważam, jest to coś bardzo dobrego. Jak się zdążyłem zorientować, też z różnych miejscowości ludzie przyjechali, co też świadczy, że impreza jak najbardziej celowana, no i na pewno to zaowocuje. Podczas festiwalu swój finał miała Krośnieńska Liga Szachowa. Rozegrano także trzecie lubuskie Grand Prix w brydżu sportowym par. Nie mogło także zabraknąć pojedynku burmistrzów Krosna Odrzańskiego i Gubina. W tym roku lepszy okazał się Bartłomiej Bartczak, który zwyciężył w obu rundach. Podczas uroczystego podsumowania drugiej edycji festiwalu nagrodzono najlepszych zawodników turnieju, jednak upominki powędrowały do wszystkich uczestników. Na koniec pojawiła się także słodka niespodzianka. Organizatorem wydarzenia było Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych, a honorowy patronat nad festiwalem objęła gmina Krosno Odrzańskie oraz firma Homanit. Moim zdaniem rozwój intelektualny, który jest związany z grami umysłowymi, to jest chyba trochę przyszłość przedsiębiorczości, przyszłość również regionu. A szczegółowe wyniki zarówno Krośnieńskiej Ligi Szachowej oraz trzeciego lubuskiego Grand Prix w brydżu sportowym par można znaleźć na stronie www.chessarbiter.com w zakładce turniej oraz na stronie Lubuskiego Związku Brydża Sportowego. Po głównym wydaniu serwisu oraz na krosno24.tv wyemitujemy obszerną relację z drugiej edycji Festiwalu Gier Umysłowych. W sobotę o godzinie 9.30 w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych rozpocznie się turniej piłkarski rozgrywany pod hasłem Memoriał Pamięci Jarosława Przybylskiego. Udział w rozgrywkach zapowiedziało 5 drużyn, 3 z Krosna Odrzańskiego oraz 2 z Zielonej Góry i Bobrowic. Turniej zostanie rozegrany w systemie każdy z każdym. Czas gry to 2 razy po 12 minut. Zwycięski zespół zostanie nagrodzony pamiątkowym pucharem ufundowanym przez starostę powiatu krośnieńskiego.
Koordynatorem turnieju jest Bogusław Zaraza. Zapraszamy w imieniu organizatorów. Przed nami w miarę ciepły, choć nieco pochmurny weekend. Nie grożą nam jednak opady. W ciągu dnia termometry mogą wskazać nawet 12 stopni na plusie. Noce równie ciepłe, temperatura wyniesie około plus 3 stopni. Wiać będzie słabo z kierunku zachodniego w porywach do 20 km na godzinę. Biometr obojętny.